prasowej, ze strony fundacji. Chciałbym rozpocząć kampanię 1% podatku dla potrzeb budowy hospicjum w Tarnobrzegu Michocinie. Szanowni Państwo, dzisiejsza kampania 1% chcemy rozpocząć kampanię pod hasłem dokończmy, razem dokończmy dzieło. Szanowni Państwo, dzieło, które kontynuuje fundacja, rozpoczęte jest w 2015 roku. Przez prawie 6 lat kontynuujemy to dzieło. Dzieło rozpoczęte przez świętej pamięci proboszcza parafii Serbinu w Tarnobrzegu, świętej pamięci księdza prałata Michała Józefczyka. Fundacja kontynuuje to dzieło, ale kontynuuje też wraz z wieloma darczyńcami. Przede wszystkim to osoby, które przekazują 1% i przekazały w tych latach minionych. Szanowni Państwo, nakłady poniesione na obecny zakres inwestycyjny to ponad 2 miliony złotych. A jeżeli by dokonać analizę struktury przychodów, to trzeba zauważyć, że gro, znacząca większość to jest właśnie odpis 1% podatku osób fizycznych. Więc widzimy, jakie jest zainteresowanie społeczne, jak społeczeństwo nam pomaga. Za ten dar i inne formy tych środków, które otrzymaliśmy od darczyńców, czy to w ramach darowizn, czy sponsoringu, innych forum, zbiórek publicznych. Jeszcze raz dziękujemy za te gesty, za ten wspaniały gest pomocy tutaj dla fundacji. Dziękowaliśmy, jeszcze raz dziękujemy. Dzisiaj kolejny nowy rok, kolejne wyzwania i kolejne zakresy kontynuacji tego dzieła. Szanowni Państwo, przez tę kampanię 1% podatku chcemy zwrócić się do darczyńców, do osób o dalszą pomoc, o kontynuowanie. Szanowni Państwo, wszyscy darczyńcy jesteśmy i są współtworzącymi to wielkie dzieło. To nie tyle fundacja, co wielka hojność wszystkich Państwa pomocy osób fizycznych, instytucji, podmiotów, które wspomagają to dzieło. Dzieło tak bardzo potrzebne względów społecznych. Proszę Państwa, ta kampania 1% podatku kierowana jest do szerokiej rzeszy Państwa darczyńców poprzez różne kanały komunikacyjne. Niebawem ze strony fundacji w tej przestrzeni publicznej miasta, czyli tutaj w odpowiednich instytucjach, w środkach, w parafiach znajdą się stosowne materiały z naszej strony, materiały, które informują, uszczegóławiają naszą akcję, kampanię 1%. Mówię tutaj o plakatach, o ulotkach, o stronach, aktualizowanych stronach internetowych, o możliwościach rozliczenia podatku dochodowego. Na stronie tutaj, który też podajemy, strona ogólnodostępna www.fundacja Ciepło i Serce, podajemy tutaj możliwość rozliczenia tego podatku 1% w sposób, taką opcję online, ale też i sprawa rozliczenia w zakresie klasycznie posiadanych PIT-ów. Według podanych tutaj KRS-ów wszystkie informacje podajemy w tych naszych materiałach dostępnych, które będą dostępne niebawem, ale także utworzona nowa strona na stronie Facebooku. Szanowni Państwo, korzystamy z tych kanałów komunikacyjnych, więc tutaj media lokalne, ale też media regionalne. Za to serdecznie dziękujemy tutaj przy tej okazji za udział. Kanały komunikacyjne to prasa lokalna, to media, to radio, radio lokalne, Radio Rzeszów, to telewizja lokalna, ale też ośrodki telewizji lokalnej pozostałe. Przez te wszystkie możliwe, dostępne źródła informacji publicznej docieramy do wszystkich Państwa, do osób z prośbą o uczestnictwo w tej kampanii, przekazywaniu i hojności tego 1% podatku od osób fizycznych.
Na naszych stronach, materiałach podajemy też konto do fundacji, rachunek bieżący fundacji, bank spółdzielczy w Tarnobrzegu, dwa oddziały przy ulicy Targowej i ulicy Sokolej. Szanowni Państwo, przed chwilą wspomniałem o poziomie nakładów. To jest przeszło 2 miliony złotych nakładów. Stan zaawansowania, informowaliśmy Państwa, opinię publiczną, jest znaczący zakres wykonanych. Przed nami kontynuacja dzieła. Przede wszystkim są to, króciutko dotykając zakresu potrzebnego do wykonania, to jest uzbrojenie instalacji wewnętrznych, które są wykonane, wewnętrzne instalacje, ale uzbrojenia w urządzenia. Mam na uwadze od tej najprostszej, czyli oświetlenie, mam na uwadze węzły sanitarne, łazienki, więc urządzenia sanitarne, ale również, co jest bardzo istotne, i taka funkcja tego obiektu, hospicjum paliatywne, doświadczenia usług medycznych, specjalistycznych usług, to jest wyposażenie sal chorych. Mamy 11 sal chorych. Tutaj przewidujemy około 30 kilku pacjentów. I po prostu wyposażenie tych sal, ale to nie tylko. Jest zespół medyczny, więc tutaj wyposażenie w stosowne meble wymagane dla potrzeb personelu medycznego, dla potrzeb rehabilitacji, poradni. To jest również zespół żywienia. Tutaj zakładamy, że hospicjum będzie, powiedzmy, samowystarczalne w przygotowaniu posiłków. Tu będzie kategoria chorych odpowiednia, więc tutaj diety, nie diety, oczywiście specyfika. Jest ta świadomość i tutaj uważamy, że zespół żywienia powinien przygotowywać posiłki tu, na miejscu. Opieka będzie stacjonarna, opieka w sposób ciągły dla potrzebujących. Z zakresu prac to jeszcze wykonanie klimatyzacji pomieszczeń. Warunki pogodowe bywają takie, że niestety trzeba, uważam, dzisiejszy standard takich obiektów tego wymaga. Nie rozwijam tego dalej, jest to potrzeba. Więc są to potrzeby około 2,5 miliona złotych. Tutaj też prace zewnętrzne, zakończenia, urządzenie zieleni, ale też na zewnątrz elewacja, pewne prace infrastruktury jeszcze tych ciągów pieszych, jeszcze w zakresie odwodnienia, odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachowej. To są może drobne nakłady, ale niestety też są. No i wspomniane urządzenie zieleni, wyposażenie tutaj też wewnątrz, jakby powrócę, urządzenia tutaj, nagłośnienia, i urządzenia, sprzęt komputerowy, drukarki i tak dalej dla potrzeb tutaj. Więc jest to tych potrzeb, tak jeszcze wyposażenie pomieszczeń, wystrój. To są zagadnienia, które są już nieobciążające, tak, ale są też istotne. Szanowni Państwo, to około 2,5 miliona złotych potrzeby jeszcze nakładów. Chcę też poinformować Państwa tutaj na konferencji, o czym tutaj z strony Rady Miasta, Pana Prezydenta, te informacje były, ale korzystam z tej sytuacji, też z tej konferencji. W dniu dzisiejszym, znaczy informacja, no nie dzisiejszym, ale w roku bieżącym, Rada Miasta Tarnobrzega zabezpiecza dla fundacji środki na poziomie 450 tysięcy. Jest to bardzo znaczący ukłon ze strony Pana Prezydenta, Wysokiej Rady Miasta Tarnobrzega, Pana Przewodniczącego Bogusława Potańskiego. Za to wszystko dziękujemy. W imieniu Fundacji Ciepło i Serce Tarnobrzegu dziękujemy Wysokiej Radzie, Panu Prezydentowi za ten hojny dar, za tą pomoc inwestycji celowej na poziomie znaczącej. Przygotowujemy się do zakresu prac i uważam, że będzie możliwość spotkania się pod koniec roku. Pokażemy te efekty opinii publicznej, jakie są one wykonane w tym poziomie nakładów. Też informuję Państwa, że Fundacja podejmuje działania pozyskania środków zewnętrznych. Sięgamy do ośrodków unijnych poprzez tutaj program realizowany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, projekty tutaj, czyli Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Konsultacje, które miały miejsce w Tarnobrzegu w minioną środę przez zespół Zarządu Województwa Podkarpackiego z udziałem pani marszałek Draus, korzystaliśmy z obecności, zgłaszaliśmy też ze strony fundacji prośbę, wniosek o rozszerzenie takiego programie, takich potrzeb społecznych, jakim jest realizacja inwestycji celu publicznego
takiej placówki, jak jest hospicjum. Szanowni Państwo, tak jak wiemy, takiej placówki nie ma w Tarnobrzegu, nie ma też w regionie. Jest konieczność, z uwagi na okres pandemii, potrzeby społeczne są. Myślę, że za tym mogą iść tylko opinie bardzo profesjonalne, ale wiemy, że taka potrzeba jest. Udział, proszę Państwa, społeczeństwa, powtórzę się z tym wątkiem takim myślowym, ale to jest taka ocena, zainteresowanie społeczne jest duże, pomoc społeczeństwa jest duża poprzez choćby ten 1% podatku i to po prostu znaczy, świadczy to o tym, że to dzieło jest konieczne, zakończenia do zakończenia. Dzisiaj już naprawdę, jak jest budynek, budynek ogrzewany, zamknięty, jesteśmy dzisiaj w tym pomieszczeniu, jest on potrzebny i trzeba go zakończyć. Szanowni Państwo, do mieszkańców Tarnobrzega, ale nie tylko, z regionów czy dalszych, bo darczyńcy mieszkają nie tylko w Tarnobrzegu, jako osoby fizyczne, ale również poza. Wracamy się z prośbą w ramach tej kampanii o pomoc. O pomoc tej hojności dokonywania odpisu 1% swojego podatku na rzecz zakończenia tego dzieła. Zakończmy razem, dokończmy tego dzieła. Niech to wyzwanie, to hasło po prostu łączy nas w kontynuacji tej budowy do czasu zakończenia. Im będzie nas więcej, większa hojność, zrozumienie, tym szybciej oddamy ten obiekt tak potrzebny społecznie do użytkowania, do świadczenia usług medycznych. Bardzo dziękuję. Mam pytanie. Gdyby tak w ciągu kilku miesięcy byście zbierali tę kwotę, w jakim czasie zostałyby skończone te prace i zostałyby otwarte? Panie redaktorze, szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy u progu nowych przepisów Polski Ład. Nie chciałbym dotykać, bo to nie chodzi, żebym jakąś wiedzę wykazywał tutaj, ale generalnie też są progi podatkowe wyższe dla tej średnio zarabiających, więc też jest sprawa analizy, jak będzie się miała sytuacja w możliwościach, pomimo chęci mieszkańców, możliwościach w świetle przepisów, wysokości odpisów. To nie chodzi tylko o Fundację Tarnobrzesko Ciepło i Serce, ale w ogóle organizację pożytku publicznego w kraju. Różne są opinie. Ja też się zakładam, że będziecie mieli w ciągu pierwszego kwartału 2,5 miliona. I ile czasu wam potrzeba do otwarcia hospicjum? Więc tutaj mamy na uwadze także 450 tysięcy, jak zaczniemy realizować, sumować nasze potrzeby. Więc mamy około 2,5 miliony potrzeb. Jeżeli pan prezydent, Rada Miasta w swojej uchwale budżetowej na rok bieżący przyznała nam środki 450, to około 2 miliony, ponad 2 miliony może być tutaj taki poziom potrzeby. Więc tutaj kierowany wniosek do pana marszałka, który będzie, przygotowujemy ten wniosek, będzie po prostu około 2 milionów. Więc gdybyśmy te środki mieli, to sprawa jest zakończenia. Ja myślę, że przy pomocy środków zewnętrznych, jeszcze samorządu naszego miasta i w przyszłym roku, są promyki nadziei, proszę wybaczyć, nie można powiedzieć określeniu w opinii publicznej, że na końcu zakończymy w przyszłym roku, ale samo wyposażenie jest procesem szybkim. Urządzenia sanitarne, my dzisiaj, ja to przepraszam, mówię dzisiaj w roku bieżącym, w okresie roku bieżącego, też duży zakres przewidujemy do wykonania. W tym budynku wewnątrz, częściowo na zewnątrz. Doczekamy jesieni, zrobimy spotkanie z udziałem Państwa, pokażemy te efekty. To będzie kolejny efekt. Czy nam się uda uzyskać środki po stronie środków unijnych przez zarząd tutaj województwa podkarpackiego, pana marszałka i zarząd całego województwa, to jest przed nami, więc tutaj trudno powiedzieć. Konsultacje są, jesteśmy, prosimy. Złożymy też oficjalny wniosek, nad którym pracujemy, merytorycznie wniosek profesjonalnie. I czas pokaże. Proszę Państwa, no można mówić o tej poziomie, tak jak powiedziałem przed chwilą, nieco ponad 2 miliony. Nie określimy ściśle, bo proszę Państwa, jaki samochód, przepraszam, taka kuchnia już, kuchnia w zakresie potrzeb, wystrój, jakieś żaluzje, jakieś tam tego, ale też sprzęt komputerowy i tak dalej. To są potrzeby już takie wystroju, ale też po prostu
Fundacja, proszę Państwa, w chwili obecnej nie prowadzi działalności gospodarczej. Naszymi przychodami to są przychody, to są darowizny w różnych formach, które tu Państwo pytacie. 1% darowizny osób fizycznych, darowizny podmiotów, zbiórki publiczne, w parafiach, inne. Też korzystając z takiej okazji, chcę bardzo podziękować parafiom za ten dar, za te płyty, za kolędy. To jest bez mała 5000 zł wpłynęło na fundację. Środki znalazły się te na koncie fundacji. Jest to organizacja i ta forma zbiórki społecznej bardzo istotna. To są konkretne pieniądze, ale one są konkretne, ale nam trzeba jeszcze więcej. Więc tutaj nacisk mojej wypowiedzi jest na inwestycje celu publicznego. Czyli tutaj inwestycje jednorazowe, takie dotacje na inwestycje. Tak jak to uczyniła Rada Miasta Tarnobrzega, dając nam dotację taką celową, inwestycyjną 450 tysięcy, to jest znaczący poziom środków. I za tym idą konkretne nakłady, które będą realizowane. Jeżeli uda nam się tutaj kolejne ze strony pana marszałka województwa podkarpackiego uzyskać środki w ramach możliwości programu, który jest przygotowany przez zarząd województwa, po konsultacjach, które właściwie kończą się 4 lutego, z tych informacji, które zostały podane publicznie, wnioski są bardzo różne, nie tylko z naszej fundacji, ale z różnych instytucji, podmiotów, więc jest praca jeszcze tutaj. Nie wnikam, bo to nie jest moja decyzja, ani, ale generalnie z tych informacji, które posiadamy. Więc liczymy na tą pomoc. Jeżeli byłyby środki, to uważam, że w przeciągu 2 do 3 lat ta inwestycja powinna funkcjonować ku zadowoleniu osób oczekujących. Jeszcze chciałem zapytać o projekt, bo on się nieco różni od tego pierwotnego projektu księdza Józefczyka. Analiza, to znaczy to są początki, które pan redaktor wspomina budowy. Ja też szedłem gdzieś tam w połowie roku, pierwszej minionego roku. Realizuję to dzieło, które jest wykonane. Były propozycje, tak jak pan redaktor mówi, poziomu, ale też chyba przyszła analiza, przyszła, znaczy pewne osoby decydujące dokonały analizy. Analizy tych potrzeb i wniosek jest taki, że budynek jednokondygnacyjny, taki jaki mamy dla regionu, Tarnobrzeg plus najbliższy region, że to jest obiekt wystarczający w analizie. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, do mojej odpowiedzi, to jest tylko moje zdanie, też do końca nie mogę wypowiadać, ale po decyzjach budowy przyszła nam pandemia, przepraszam, w cudzysłowie. To są lata późniejsze, prawda, 19-20 rok. Dzisiaj na pewno można by patrzeć na to inaczej, czy przy dwóch kondygnacjach i tak dalej, przy pomocy jeszcze. Ten obiekt jest obiektem wystarczającym, tak, tutaj jest realizowany. Dzieło jest rozpoczęte, teren jest dość duży, ten teren zostanie urządzony, też możliwości takie uzbrojenia tej małej infrastruktury przed budynkiem też tutaj, no, urządzenie zieleni, ja nie będę precyzyjnie wnikał tutaj, ale po prostu pewne nasadzenia i uporządkowanie terenu zielonego. Nie jest to dużo, ale też taki zakres prac przed nami. Też jest sprawa oświetlenia zewnętrznego tutaj. Jest oświetlenie zewnętrzne wykonane, tu już są słupy po zabezpieczeniu, to już tak, jak Państwo zauważycie, są przygotowane miejsca montażu słupów oświetleniowych i będą jeszcze pozostałe instalacje, monitoring zewnętrzny i tak dalej. Są jeszcze pewne prace takie do wykonania wewnętrzne też. Myślę, że to tak z tych spraw najważniejsze informacje. Bardzo dziękuję. Chyba, że pytania jeszcze. Ja bym przeprosił, żeby pan powiedział tak skrótowo bardzo, ile tu jest sal, na co one są przeznaczone, właśnie ile jest sal dla funkcjonariuszy, prawda, i o kuchni, o wszystkich pomieszczeniach, jak to wygląda. Szanowni Państwo, budynek jest jednokondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa tego obiektu to jest prawie 1200 metrów kwadratowych. Od sal chorych, tu pan prezes zapytanie, jest 11 sal chorych. Tym korytarzem idąc po lewej stronie są sale i tam mamy prawo stronie korytarz. 11 sal, 10 trzyosobowych sal i jedna izolatka. Po prawej stronie są węzły sanitarne, łazienki. W tamtej części też jest kaplica, są magazyny. Są pokoje dla pielęgniarek, jest na rożu tych korytarzy punkt taki informacyjny, dyżurny dla pielęgniarki.
z nagłośnieniem, z możliwością też obserwacji, monitoringu. To jest ta część i kaplica, zakrystia, to są te pomieszczenia. Tu jest punkt po lewej, zaraz pierwsze tutaj jest przyjęcie. Tutaj po tej części prawej mojej, po tej części prawej to jest zespół pomieszczeń personelu medycznego, więc lekarz, pielęgniarki, rehabilitacja, psycholog. To są tutaj te pomieszczenia. I tutaj po tej lewej stronie tutaj jest zaplecze kuchenne, więc kuchnia, jadłodajnia, bo tak jak powiedziałem, wyżywienie stacjonarne, komunikacja zabezpieczona oczywiście dla chorych i na wózkach. Jest sporo pomieszczeń na pomieszczenia chłodnicze, magazyny, napoje, żywność i według tam asortymentów. Kuchnia gazowa, czyli tutaj urządzenia, kuchnie, taborety, różne takie urządzenia do przygotowania posiłków. I to zespół wyżywienia też, no to jak zespoły wszystkie wymagają wyposażenia. Za tym pomieszczeniem tutaj kuchennym jest kotłownia lokalna, która funkcjonuje, jak też informowaliśmy, w chwili obecnej kotłownia pracuje, dlatego że trzeba ogrzewać i ogrzewanie kilkanaście stopni, w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest regulacja tutaj temperatury poprzez urządzenia sygnalizacyjne, mówię w zależności od temperatury zewnętrznej. Ale to są już koszty inwestycyjne, musimy ten obiekt ogrzewać. Pomieszczenia wewnętrzne, wykładzenie są w wszystkich pokojach, płytki, tak zwane kafelki, płytki, wyposażenie wszystkich pomieszczeń sanitarnych, ale również gabineta pod przygotowanie, montaż umywalek. Te instalacje wewnętrzne są wykonane wszystkie. Sprawa jest tylko montażu urządzeń w zależności od instalacji. Tak jak powiedziałem przed chwilą. To tutaj z tych pomieszczeń specyfika i struktura i funkcji tych pomieszczeń taka jest. No oczywiście sprawa też ewentualnie wydawania ciał i tak dalej. To są sprawy też przewidziane. Ilu pacjentów będzie mogło przyjąć hospicjum? Proszę? Ilu pacjentów? To tak jak powiedziałem, liczebności sal po 3-osobowe to 10 sal, 30 kilka pacjentów. W zasadzie tak normatywnie to 31-33 osoby. Bo w tej sali izolacji, no co zależy od stanu, może być jedna osoba do 3 osób. Około 33 osób, tyle pacjentów. Dziękuję bardzo. Lata i będziemy pomierzyć pielęgniarki. Tu będzie uzbrojenie, taka lata, tu będzie instalacje są do różnych nagłośnienie monitoringu. Tu kaplica, nie? Tu mamy kaplicę. Kaplica jest w takim stanie, takim surowym, ale ona wymaga też specyfiki wyposażenia. Pomieszczenia też takie dla pielęgniarek, a tu są sale. Też są sale trzyosobowe. Tu będzie serwerowne. Tu mamy dalsze sale. Tu pomieszczenia różne magazynowe, rozdzielki. Taki budownik, tam taka potrzebna, tu też sala trzyosobowa. Wykluczenie tego fenomenu jest trudne, ale powiem, to jest pomieszczenie dla wydawania ciała. Mm-hmm. To jest tutaj komunikacja taka tutaj. Mm-hmm. Tu taką panie prezesie jest wnęka, bo pan tu nie widział z tej strony, tam pomieszczenie takie do przechowywania mm-hmm. ciała. No i wydawanie. Tu jest na tam, na